Siema, to tutaj jest nasz kolejny odcinek, odcinek po odcinku, wiadomo, robiliśmy to przez wcześniejszy odcinku, robimy to jakby ciąg dalszy. O, trochę wyrosło już. Czy dzisiaj próbujemy, w sumie mamy trochę jedzenia przygotowanego, powiedziawszy. To by wiadomo, w wcześniejszym odcinku z Nasida siedzieliśmy. Jeszcze zrobię takie dokładniejsze, jak mam tutaj, żeby sobie odpalić na wypadek updata procent, by ten, bo chyba w tym odcinku dosyć prężniej, czy po prostu dosyć szybciej. Chcemy ten ustanowić, gdzie w wcześniejszym odcinku byliśmy, przez chwilę nie szliśmy dalej. Teraz pójdziemy, musimy poszukać bagna przy okazji gdzieś tak ze stack slime boli. Będziemy robili sticky pistony z powodu takiego, że będziemy siedzieć względem tego, co mam. Robota będzie farmę tych farma tych villagerów. Powoli zaczniemy wchodzić w rolę enchantowania przedmiotów, jakie mamy, czyli zbroje, to wszystko. Bardziej temu niż przedmiotów. Ale no, trzeba to porobić, żeby weszło standardem, żeby to było poenchantowane już. Ale podoba mi się, szczerze, teraz czuję plus tego, że przyszedłem na 18.2 na tym nowym save, że to fajnie wygląda, ale nie musi też spadać przy okazji. Dwa razy, to nie jest savanna chyba, no nie. To jest biom, plains, ono plains, ok. Na pustyni jest... Trochę jest odzorowane, że na pustyni nie może chyba padać deszczu nawet, bo... No wyschłoby to. Dobra, wchodzimy na to. Trochę mój procesor zaczął odpalać się niż grafika. Temperaturowo. Ale lecimy dalej pod krowy. Jest mój kaszel, nie wierzę. Dobra, tutaj, dobra. Krowy jeszcze, jakby się chciał przepalać jedzenia. Dlatego, że my nie mamy jakby wiedzy przy sobie, ale no wiadomo. O co mniej więcej. To są te, to jakby to tam gdzieś szło. Chyba, że na samą wioskę znaleźliśmy, to by było trochę... Dziwne, że następne... Trochę dużo tych... Jak na to... Dobra, teraz nie wiem. Czy to jest po prostu tak zgenerowane, czy po prostu na swoją wioskę znaleźliśmy? Bo to jest... Tyle... No więcej jedzenia. To jest na plus u mnie. O tutaj i niedaleko tu. Kolejne. To jakby dwie... Trzy wioski były blisko siebie? To wygląda, jakby noc szła już. A! Nie noc. Tylko mamy... Ta, nie noc mamy. Mamy... Burzę. Bo... Poszliśmy do łóżka, więc mamy burzę. Gdzie się moby jako mogą respić. Po co? Z drugiego rzędu robić Minecraft to samo. Początek, że był deszcz, no to musieliśmy czekać, żeby pójść spać, bo musiała być noc. Teraz zamiast nocy mamy burzę, gdzie się moby mogą respić. Wow, trafiliśmy szkielet. Brawo. Jeszcze jedzenie mam niewybrane. O kurde. Żeby tylko nie creeper.
Robię ty. No by, że mogę iść. Wiadomo. To ma więcej jedzenia. Nice. Czy będziemy już, no, będziemy mogli znowu rozmnożyć w sumie krowy i dychę bardziej krowy tylko. Ja myślę teraz. No tak, to jest burza, bo znowu tutaj walną piorun. Jezu. Jakby robisz wyprawę, robisz ten, a tutaj nie, zróbmy burzę, czemu by nie, Minecraft. Po co? Bo noc jako noc nie może być. To nie minęło 10 minut. Minęło 6, tylko my w wcześniejszym odcinku mieliśmy raz noc, tutaj będziemy mieć. W sumie nocy nie powinno być, jakby się przespał, chyba. To jest burza. Siema zombie, siema pająk. Tylko ja tu jestem na chwilę i do domu, żeby się przespać, żeby was nie było. Bo creeper zostanie taki. Pająk też. Bo one nie są mapy typowo. One są odporne na dzień. Pod atak. Bo się nie palą. Pod atakiem. Powiedzmy. Flame'a na tego. Fire chyba tam jakoś tam, no to. No nie, to pająk będzie mnie gonił. Czy odpuści sobie? Nie odpuści. Może on tu nie wejdzie. A ty przy okazji umrzesz. Szkoda się tak nie tam. Jezu, ile? 4 creepery. Ale nie po co tyle tych creeperów. Was nie mogę. Was też, o. Spoko. No to będziemy. No nadzieję, że mam jeszcze. Nie no, kobla powinny mieć. Na luzie. Robimy ten lepszy piecyk. Poszymy tam 4 drewna, to mi tam jest nie szkoda. Na to. Pyk. No i niech się przypala, czyli w sumie to znowu dzień będziemy mieli. To jest. Na plus wychodzi na to. Nie mówię za coś za ten, tylko jestem ciekaw. Bo mieliśmy. Dobra. Wiadomo, to zaczęli, że wioska jest daleko. No to tak zawsze było w Minecrafcie. Rozprzestrzeniane po prostu. Fale na to, że no. Gdzieś jest niedaleko wioska. A teraz. Blisko bardzo siebie powstały dwa razy dynie. W tym samym momencie. Jakby. Są po prostu niedaleko od siebie, że no, jest tu i tutaj, a teraz. To może wyjść na to, że gdzieś w niedalekiej przyszłości będzie. Gdzieś tylko więcej? Nie wiem. Bo to było dla mnie trochę. Dla mnie to zmindfuckowało trochę niepowierzenie, bo to jest. Hello. Dwa razy te same dynie. Blisko siebie. Szczerze, jakby wziął Gunfinder czy coś w tym stylu. Na YouTube, na tego, na. To chyba jakoś było. Tak. Coś Biofinder, bo. Tak, to u Chunk Base chyba. Tak, jest. Jest to ciągle te. Mamy 1.18.2. Eksperymental. Eksperymental nie mamy. Biom Savan. Mamy niedaleko Biom Savanna. Forest. Bridge Forest. Old Grand Pink Taiga. Biom Forest. Biom River. Splash Jungle. Mamy Desert. Na tym świecie. Dark Forest. Biom Beach, no, czyli plaża bardziej. Tajga to nie.
Mambo Jungle. Nice. Plains, Survivor, Plains, Jungle, Jungle, River, Deep Ocean, to nie, Forest, nie. Dark Forest, nie. Grove, nie, też nie. To jest Swamp, nie. Nie, czy to się nazywa Grove, szczerze, taki biomy, bo no, jak na to co mamy, no to mamy bardzo, to chyba może być Grove, to. Nawet mamy Frozen, Ocean, powiedzmy Snow Plains, czyli śnieg, Snow Taiga jest też, to jest git. Ale no, tego trochę dosyć mamy, bo to jest dalekie. Za chwilę będziemy mieć pewnie... W sumie nie, nie będziemy mieli. Ale krowy chyba będę mógł już... Mimo rozmnożyć. Mamy dużo. Powierzchnia, dół siemy, dół, Y51, no nie, to nie Y mi chodzi. Mamy bardzo długą forest, nie. My bardzo mocno szukamy, powiedziawszy, bardzo mocno szukamy biomu, gdzie mamy związane z tym. Z bagnem przede wszystkim, żeby tam poszukać tego ale to Grove to chyba nie będzie biomem takim, chyba że to jest Wooden Badlands, no Badlands są tutaj Middow. My szukamy biomu takiego związanego z... Jakbyśmy mieli gdzieś cienka slajmowego, no to nie byłoby złe. To było nad gitem. Na chwilę, a później to by było przekiane. Ale myślę, że to jest Grove może być. Swamp to na pewno nie. Coś mi tu by nie pasowało. Savanna też nie. Mamy bardzo rozległy temp, bo już jestem gdzieś na 3000 temp. Mamy. Ja pinkole, tylko mamy... Byśmy mieli gdzieś 40 tysięcy kratek. To nie ma sensu. Tyle kratek to nie ma sensu nawet przechodzić. Ja to muszę poza odcinkiem poszukać tego biomu najbliższego. Bo to jest... To jest bardzo daleko jak dojście do tego, że mamy szukać, bo jak będziemy robili projekt, no to jest takie... No spoko, masz powiedzmy, nie wiem, 30 tysięcy kratek. Spoko, lecić tyle. Na odcinek to jest dużo, jak na to podziawszy. A jeszcze nie mamy... Jeszcze musimy pójść do Netheru. No tak, my zaczniemy pierwsze, co zaczniemy robić villagerów. Ale później musimy, powiedzmy, nie wiem, zapić smoka, żeby później robić ekspiarkę tam. Tylko dosyć będzie tego dużo, bo to jest... Robota, no... To jest kilkuodcinkowa robota, powiedzmy taka, nie wiem. Robiłem, powiedzmy, tą jedną już. No jeden robiłem, powiedzmy, już z tymi villagerami.
Później trzeba poszukać ich enchantów, jakie my wymagamy od nich. Później musimy jakby ich ten, musimy robić potki. A to my szczerze, jak znajdziemy slajmy, to musimy od razu po tym iść do Netheru. Bo jak to widzę, bo mamy jeszcze potki robić. A my jeszcze musimy mieć grzyby, sfermentowane oko, pająkę. To dużo będzie. Tego jest. Już patrząc na to, że musimy fermentowane oko zrobić, pająka, chyba grzyby są tam potrzebne i tak dalej, no to pozdro, że tak, sfermentowane oko chyba się robi z grzybami, więc czyli do Dark Forestu musimy lecieć, bo tam najczęściej się są grzyby, to wszystko, czyli musimy tam pójść, poszukać tam tego, czego my potrzebujemy i później dopiero was nie mogę jeszcze krowy. Weź ekspa. Szukaj, wbiję sobie wyższy level. To co potrzebuję. To patrząc na to, będziemy siedzieć długo, bo w 4 minuty natomiast nie dojdziemy bardzo daleko. Będzie nam słońce zachodzić, czyli pewnie w kolejnym odcinku będziemy iść spać, bo będzie ten. I będę musiał biomy szukać. To jest tak przekichane. Chodzi, że tam cię szukam, to może jeszcze bliżej gdzieś znajdziemy ten biom, bo trochę kratek w stronę, nie wiem, gdzieś takiego iścia. To jest bardzo dużo. Jak na to względ, że no hello, no idziesz tam 40 tysięcy kratek i może spotkę. I będziesz miał tam, tylko tam będziesz musiał do nocy sobie poczekać, by powiedzmy, nie wiem, do nocy poczekać, żeby się zrespiły slajmy, zabić je, później wracać 40 tysięcy kratek do domu, by mieć jedną rzecz i musimy później wykopać już obsydian, czy musimy kilof zużyć minimalnie, czyli to co mam tutaj. Dobrze, mamy 8 diamentów, czyli muszę taki kilof, który z tych użyć, kopać obsydian, pójść do tego do Netheru, wykopać obsydian jeszcze na Enchanted Table, żeby był przy okazji. Tradera mamy gdzieś blisko. Gdzie ty się panie schowałeś? Czy ty mi się pod ziemiami zrespiłeś, kurde? No, on co, co ty masz? Coś fajnego? Po co mi packet ice? Mam oak saplingu. Akacji nie mam, ale po co mi akacja? Grzeba. Dobra, wyhandluję. Nie wiem, czy ten jest potrzebny. Jeżeli ten jest potrzebny i mogę robić fermentowane oko, to powiedz, że mam chodzić na emerald. Nie mam. Nie mam. Mam emerald, spoko. Jakby gościu z tobą traduje. Może mogę gdzieś tu posadzić sobie, żeby rósł. Nie, on musi być potrzeba, żeby nie miał słońca jakiegoś tam. Żeby on wyrósł, żeby to później tam. Mamy jedną rzecz załatwioną. Chyba jeszcze. Nie, czy jeszcze nie, jednego nie potrzeba. Nie pamiętam. Jakoś robiło, jak się z grafiki. To jest ten grzyb. Cukier nie jest problem. O kurna. Zresztą dziękuję teraz Fortowi, bo nie musimy szukać Dark Forestu, bo mamy już jedną rzecz zrobioną, ale jednak ciągle biomu musimy szukać tamtego putta. Czy tu możesz rosnąć? O, może po tym, czy jak użyję, on musi rosnąć tak ten,
Żeby też użyć mączki kostnej, by na to przekonać się, że wyrośnie i mamy już coraz więcej grzybów, więc mamy pod podkę już jeden przedmiot zrobiony, ale przedmiot, no w sumie item. Ale my co, widzimy się na następnym odcinku, trzymajcie się, hej hej.